Kiedy te rozgrywki się rozpoczynały, wszystko było możliwe. Dziś na polu bitwy zostały dwa zespoły. Wszystko rozstrzygnie się tutaj. Zapraszamy na transmisję meczu. Czekaliśmy na ten dzień długo, aż wreszcie doczekaliśmy się. Rozgrywki CONMEBOL Sudamericana mają się ku końcowi. Został już tylko jeden mecz. Ale jaki? Poprzeczka. Bramkarz musi mieć trochę szczęścia. Gol, proszę Państwa! Po błędach w ustawieniu gol strzelony właściwie do pustej bramki. Strata w takim sektorze boiska rzadko uchodzi na sucho. Jeden błąd, chwila zawahania i drużyna przeciwna od razu rzuca się na piłkę. No to mamy 1-0. A teraz będzie dobra okazja. Jak on to zrobił? Niesamowite! Atakujący robił co mógł. Strzelił całkiem nieźle, ale i tak bramkarz nakrył go czapką. Znakomita interwencja. To musi dodawać pewności siebie. Bramka! Ale szybko wyprowadzony kolejny cios. Czy po czymś takim przeciwnik może się jeszcze pozbierać? Czy to nie coś, co kibice lubią najbardziej? Piękna akcja indywidualna, świetna technika i wykończenie na najwyższym poziomie. Gol warty wielu powtórek. No to mamy 2-0. Układało się to nieźle, ale tym razem obrońcy byli czujni. Wyszedł sam na sam, uwaga! Druga bramka tego zawodnika w dzisiejszym spotkaniu. Wyrasta nam na bohatera meczu. Teraz zadowolony dzieli się radością z kibicami. To gotowy materiał szkoleniowy, jak zakładać wysoki pressing. Szybkie podejście pod przeciwną bramkę, panika w szykach obronnych i gol. W tej chwili wynik brzmi 3-0. Ma teraz dobrą okazję, ale świetna to była próba. Piłka przelatuje tuż nad poprzeczką. Ładna, a przede wszystkim skuteczna interwencja. Doskonała piłka za obronę. Ależ to była okazja! Oj, będzie pluł sobie w brodę za zmarnowanie tej szansy. Na pewno będzie niepocieszony. To powinien być gol. Wrzuca w okolice 11 metra. No i nie udało się teraz wyjaśnić sytuacji. Dobrze, bramkarz spokojnie interweniuje. Przeciwnik nie odpuszcza. Uwaga, bo zabrana piłka na połowie rywala. Co teraz? Dobra interwencja, ale zagrożenie jeszcze nie minęło. Bramka, proszę Państwa! Nie był to pokaz najwyższych umiejętności bramkarza. Przyjrzyjmy się raz jeszcze tej bramce, choć i bez powtórki wszystko było widać jak na dłoni. Fatalna interwencja, trudno to inaczej nazwać. Nie można tak wypluwać przed siebie piłki, bo trudno się spodziewać, żeby ktoś tego nie wykorzystał.
i po tej bramce jest 4-0. Twarde wejście, ale bez faulu. Teraz tworzył sobie szansę. Uwaga! Poprzeczka, ale to nie koniec. Piłka w grze. Łukasz wypiąskował piłkę. Teraz rzut rożny. W okolice jedenastki teraz rzuca. Jakoś bez przekonania wybił tę piłkę. Nadal może być groźnie. Znakomicie teraz w odbiorze. Rzuca się i pewnie interweniuje. Uspokaja grę i dodaje pewności siebie formacji defensywnej. Widać, że śledzi sytuację na boisku. Nieudana główka. Trudno to nawet nazwać strzałem. Zupełnie w inną stronę poleciała ta piłka niż miała polecieć. Chyba trochę za duży pośpiech był przy tej sytuacji, a to jak wiadomo nie sprzyja precyzji. Uwaga, nie może dopuścić do straty. Znowu są przy piłce dzięki inteligentnej grze w obronie. Będziemy teraz mieli wrzut z autu. Wciąż jest przy piłce. Czy zaryzykuje indywidualny rajd? Ale piłka trafia jednak do obrony. Nic z tego nie będzie. Oho, teraz jest niezła okazja do kontry. Spójrzmy, sam na sam z bramkarzem. Świetnie! Bramkarz popisuje się teraz udaną interwencją. Wybronił w bardzo trudnym położeniu i jeszcze... Czy zdoła trafić? I co, mili państwo, to znowu jest bramka. Można stracić rachubę. Rozbijają rywala w pył. Rzadko się zdarza aż taka dominacja. Strata w takim sektorze boiska rzadko uchodzi na sucho. Jeden błąd, chwila zawahania i drużyna przeciwna od razu rzuca się na piłkę. Rzadko widuje się tak ostre, tak jednostronne strzelanie już w pierwszej połowie. No cóż, wynik wygląda jak wygląda. Jakby, uwaga, czy teraz będzie okazja? Odprowadza tylko piłkę wzrokiem. Nie było potrzeby interweniować. Procentuje bramkarskie doświadczenie. Ktoś inny pewnie by się rzucał, tracił energię, bo przecież strzał przeszedł dość blisko. Liczby mówią wszystko. Urządzili sobie dzisiaj niezłą kanonadę. No i mamy efekty. Nie sądzę, żeby rywale zdołali nawiązać z nimi walkę. Są w znakomitej formie. Przy takiej interwencji rywal jest bezradny. Znakomite prostopadłe podanie. Uwaga, doszedł do prostopadłego podania. Ajajaj, sytuację sam na sam. Trzeba wykorzystywać. Ale należy strzelać przy takich okazjach z głową, a tutaj uderzenie było zdecydowanie na siłę. Uwaga, strata może tu być kosztowna. Ponownie przycisnęli obrońców rywala, ponownie odebrali im piłkę. Decyzja sędziowska jest ostateczna. Spalony. Zdecydowane, twarde wejście teraz. Poszedł odważnie do przodu, obrońcy jakby zaskoczeni. Dobre, przytomne zachowanie przy tej obronie. Tak to należy robić. Bramkarskie rzemiosło najwyższych lotów. Każdy napastnik miałby w tej sytuacji problem z oddaniem dobrego strzału. Głęboka ta centra z narożnika.
Nie udało się celnie zagłówkować. Defensywa staje na wysokości zadania. Oj, dobrze zapowiadała się ta akcja. No niestety, delikatnie spóźnione podanie. Nie zauważyłem tego spalonego, ale od czego jest sędzia? Na skrzydle ma sporo przestrzeni. Coś wspaniałego, jak ten zawodnik zachował się w obronie. Nie pozwalają, by dośrodkowanie doszło. Wybicie piłki. Musi teraz grać pod presją. Bez problemu wywiódł przeciwnika w pole. Ale strzał zablokowany. Sędzia zadecydował o doliczeniu 3 minut gry. Lagos. Znakomicie wyczekał rywala i odebrał piłkę. Dobrze obroniony strzał. Głęboko w pole karne zagrywa. Niesamowite! Wybił z linii bramkowej. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę. Gwizdek i gra rozpoczęta. Coraz bliżej do chwili, gdy poznamy zwycięzcę tegorocznych rozgrywek CONMEBOL Sudamericana. No nie, tak nie można podawać. Może być gorąco pod bramką. Skuteczny odbiór na połowie rywala. Gwizdek i jest decyzja. Mamy spalonego. Za prędko w takich sytuacjach trzeba wyczuć moment podania, żeby nie spalić. Ale brawa za inicjatywę. Bardzo dobra interwencja. Było przewinienie, ale nie ma przerwy w grze. Błąd, piłka przechwycona. Teraz naprawdę świetna piłka. Dostał znakomite podanie. Co teraz zrobi? Wciąż jest groźnie. No szkoda teraz. Ładnie się złożył. Wszystko zrobił jak należy. Zabrakło trochę szczęścia z tego boleju. I akcja zastopowana. Uwaga, wychodzi sam na sam. To jeszcze nie koniec. Zrobił to! Trzeci raz umieszcza piłkę w siatce. Co za występ! Taktycznie, kiedy jest w takim gazie, jest wprost nie do zatrzymania. Gol, gol i znowu gol. Domyka hat-tricka, co na tym etapie nie powinno chyba dziwić nikogo, kto widział, w jakiej jest dziś formie. W pełni zasłużony wyczyn.
więc Pogrom 6-0. Zagranie za linię obrony, niebezpiecznie. Dobrze teraz w wysokim pressingu, znów mają piłkę. Ładnie, za plecy obrońców. Nie do wiary, naprawdę nie mają litości. Znowu bramka, podwyższają prowadzenie. Deklasacja. Na powtórce widać podanie wymierzone idealnie, jak w jakiejś grze komputerowej. Ale trzeba podkreślić, jak dobry był to strzał. Piłka idealnie siadła na nodze i pomknęła do bramki jak rakieta. Fantastyczne uderzenie. Nie utrzymują się przy piłce. Jeszcze trochę, a bramka będzie w zasięgu. No, to jednak zdecydowanie było przekroczenie przepisów. A nie wiem nawet, czy nie na żółtą kartkę. No, popracował na tę żółtą kartkę. Nie ma dyskusji, zasłużone upomnienie. No nie każdy potrafi tak precyzyjnie uderzyć z rzutu wolnego. Wspaniały ten rzut wolny. W powtórce jeszcze łatwiej docenić, jak doskonale wymierzone było to uderzenie. Spójrzmy, piłka przeszła nad murem i trafiła dokładnie tam, gdzie miała. Praktycznie w linii prostej. Znakomity strzał, znakomity. To już ostatnie 30 minut tego spotkania. Strata teraz. Zaraz może być groźnie, obrońcy muszą zareagować. Świetnie spisał się teraz bramkarz, doskonała obrona. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Nie, nie tak. Źle to teraz wybija. Wciąż może coś z tego być. Bez trudu radzi sobie z rywalem. Gol! No co ja mam Państwu powiedzieć? Uwielbiam takie bramki. To samo chyba powiedzą kibice, którzy teraz wiwatują na cześć strzelca. Spójrzmy na powtórkę gola. Okiwana obrona nie miała tam nic do gadania. Z takiej odległości strzelec ma zawsze ułatwione zadanie, ale tym większy byłby wstyd, gdyby nie trafił. Teraz ładne podanie otwierające, warto to wykorzystać. Minimalny, minimalny, ale jednak spalony. No, w pierwszej chwili sam go nie zauważyłem, ale rzeczywiście. A zatem jest decyzja, będziemy mieli zmianę na boisku, bo to jest ławka. Przesuwa się teraz z piłką w pobliże pola karnego. Jest gol! Proszę Państwa, czekaliśmy na to, doczekaliśmy się. Piękne trafienie, kibice naprawdę mają powody do radości. Spójrzmy raz jeszcze na tego gola, bo i też jest na co. Piłka wpadła do siatki tuż pod poprzeczką i wydaje się, że nie dało się tego obronić.
Brawo, dobry odbiór, blisko własnej bramki. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Uderza na bramkę. Bramkarz jest skupiony, tak się go nie zaskoczy. Wrzuca piłkę przed bramkę. Świetna główka. Wydawało się, że piłka musi wpaść do bramki. Czasami o powodzeniu akcji decydują centymetry. Czy zdoła trafić? Przejmuje teraz spokojnie piłkę. Dobra piłka na dojście. Myli się teraz i to wyraźnie. Niezbyt udane to uderzenie z woleja Jacku. Tomku, wydaje mi się, że nie musimy się uciekać do takich... Eufemizmów, to po prostu nie miało prawa wpaść. Koszmarny strzał. Wciąż prowadzi piłkę. Ale strata piłki oznacza, że niepotrzebnie robiliśmy sobie nadzieję. Przycisnęli rywala już w środku. A teraz będzie dobra okazja. Sporo przestrzeni, by się urwać skrzydłem. Teraz piłka posłana na dalszy słupek. Zabiera rywalowi piłkę. Czy będzie okazja? Co za interwencja. Odbita piłka. Nie ma bramki. Sędzia pozwala kontynuować tę akcję, ale po kolejnym przewinieniu mamy jednak gwizdek. Będzie rzut wolny. Żółta kartka. Sędzia tu nie może chyba postąpić inaczej. Tak, całkowicie zgadzam się z tą decyzją. Holuje piłkę. Widać, że czuje się z nią pewnie. Czy wykorzysta tę okazję? Tak, mamy bramkę! No naprawdę, ten wolej zasługuje na brawa! Możemy jeszcze raz obejrzeć tę akcję, co znaczy naprawdę dobre dośrodkowanie. A sam strzał był już formalnością, z takiej odległości ciężko nie trafić. Zdecydowane jest to prowadzenie i raczej zupełnie niezagrożone, bo to już końcówka spotkania. Odbiera piłkę blisko bramki przeciwnika, robi się naprawdę groźnie. Ależ doskonała sytuacja. Tak, bramka! To była kara za zbyt dalekie wyjście. Kiedy się stoi na bramce, trzeba pilnować swojego stanowiska pracy, no po prostu. Jeszcze raz widzimy, jak doszło do sytuacji, po której padła bramka. Ewidentny błąd, zabrakło koncentracji i trzeźwej oceny sytuacji. Wystarczyło wybić bal.
Twarde wejście, ale bez faulu. Piłka wprost pod nogi przeciwnika. Zaraz może być groźnie, obrońcy muszą zareagować. No, ładne było to uderzenie teraz. Szkoda. Tak, dobrze tutaj przymierzył. Uderzył technicznie i niewiele zabrakło. Świetnie go teraz wypuścił. Bramkarz robi swoją robotę, ale akcja trwa. Wybija bramkarz. Odbiór piłki w takim miejscu, robi się groźnie. Tak, proszę Państwa, piłka w bramce. Tutaj było trochę przypadku, był rykoszek. Mamy powtórkę sytuacji, która doprowadziła do bramki. Szkolny błąd, strata piłki i nieszczęście gotowe. Tak kończy się brak koncentracji w grze obrony. Piłka poza boiskiem, za chwilę wrzut z autu. Aut po tym wejściu obrońcy. I tak! Sędzia gwiżdże po raz ostatni! Proszę tylko spojrzeć na tę radość. Biegali, walczyli, aż wywalczyli. Niektórzy zbyt zmęczeni, by skakać z kolegami, czują w nogach te wszystkie mecze. Spójrzmy teraz na te uśmiechy, posłuchajmy, jak wiwatują kibice. Całkowicie zasłużona radość. Cieszą się razem z rezerwowymi, ze sztabem trenerskim. Ten moment zapamiętają na długo. Podium już ustawione. Ustawieni też piłkarze w kolejce do wejścia. Widzicie Państwo, przestępują z nogi na nogę, pozdrawiają kibiców. Nie mogą się doczekać chwili, o której marzą wszyscy uczestnicy każdych rozgrywek. Już stają w półkolu wokół pucharu. Już kapitan szykuje się do wzniesienia trofeum w tym triumfalnym geście, który wszyscy kibice tak dobrze znają. Jeszcze chwila i tak, tak, eksplozja radości na stadionie. Konfetti, błyskają flesze, kamerzyści starają się znaleźć jak najlepsze ujęcie. A oni skaczą, cieszą się, śpiewają. I to samo dzieje się na trybunach. Spójrzmy! Ależ to jest widok, Jacku. Biegną teraz z trofeum, by pokazać je swoim fanom. Tak, no na pewno bez kibiców tego triumfu by nie było. To dla nich grali, to oni ich wspierali także w najtrudniejszych momentach i teraz chcą im w ten sposób podziękować. To piękny gest i naprawdę piękne chwile, ta wspólna radość. Proszę tylko spojrzeć. I teraz w lekkim bałaganie, przyznajmy, triumfatorzy powoli ustawiają się do zdjęcia. Nie idzie im to najlepiej, bo pewnie woleliby poświętować, ale cóż począć, panowie, kawał dobrej roboty.